żeby nie spędzać tej Wigilii samotnie w domu, żeby nie rozważać, dlaczego sam jestem, dlaczego jestem sama, że tutaj jesteście z nami. Pewnie, że to zawsze lepiej byłoby z rodziną, z bliskimi, ale tutaj każdy dla was jest bliski, każdy jest serdeczny, każdy ma dobre serce, kto tu się zgromadził, także czujcie się, jakbyście byli z waszymi bliskimi, najlepszymi przyjaciółmi, bo szczególnie nas Pan Jezus połączył. Także chciałbym wam życzyć na te święta wielkiej miłości Boga. Pan Bóg kocha każdego z nas. Pan Bóg nas nie zostawia samych, mimo że nam się wydaje, że jesteśmy sami, ale Pan Bóg zawsze jest z nami. Tylko pozwólcie Mu działać, otwórzcie serca. On was na pewno przytuli do swojego serca boskiego. A to jest najważniejsze, żeby Pan Bóg nas kochał, żebyśmy byli przez Pana Boga postrzegani, ukochani, umiłowani, żebyśmy się z Nim dobrze, bo właściwie czasami w takiej sytuacji to nam tylko Pan Bóg zostanie. Tylko Pan Bóg. Wiara, Pan Bóg. Także życzę tego doświadczenia takiej wielkiej miłości, dobroci Boga i tej wiary, że no, nawet ta samotność ma sens. Nawet ta samotność czasami ma sens. Bo nie wiadomo, jakby było razem z kimś, to czy by nie było jakiegoś napięcia, czy by nie było kłótni, konfliktów. A tak czasami, jak jesteśmy... Ja jestem też sam całe życie i nie narzekam. Znaczy, potrójnie szczęśliwy. No. Kochani, żeby nie przedłużać, bo jeszcze wiele mówców jest. I bardzo serdecznie witam w naszym gronie. Oprócz, wy jesteście najważniejsi, ale chciałbym bardzo serdecznie przywitać. Tutaj jest pani dyrektor z Ośrodka Opieki Społecznej. Bardzo serdecznie witam panie, które pomagały nam tutaj i pomagają, opiekują się wami przez cały rok. Także są z wami, nie opuszczają was nawet w takiej chwili. Jest również pan prezes fundacji. A tu. Patrzę daleko, ale po drodze. Darek Maślewski. No, prawie, że można było są również przedstawiciele fundacji, naszej fundacji, Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej i wielu życzliwych ludzi, młodzież, dzieci będą zaraz tutaj śpiewać, jeszcze przyjdą z kolędami, żeby jakoś urozmaicić, żeby uweselić, umilić chociaż przez chwilę ten święty dzień, bo to tak trzeba powiedzieć. Są naprawdę bardzo życzliwi ludzie tutaj zgromadzeni z nami. Także jestem bardzo ucieszony, uradowany i wdzięczny wam wszystkim. Wam za to, że przyszliście. Wam, drodzy, jakby to powiedzieć, uczestnicy tej współgospodarze, współtworzący tą wspólnotę tutaj naszą, a także wielu jest sponsorów, którzy dzięki którym też możemy, nie siedzimy przy pustym stole. Także to wszystko jakoś tak naprawdę widzicie całości. Tak to jest każdy po trochu, a potem zbierze się cała taka właśnie sytuacja, która nas tutaj łączy. No, cieszę się, że znów powiększa się nam z każdym rokiem grono tych dobrych ludzi, którzy pomagają nam przy organizacji tego typu dzisiejszego spotkania, dla waszych rodzin serdeczne życzenia. No i serdeczne dzięki księdzu Piotrowi, który jakby swoją osobą sama nas tu wszystkich pozwala na to, żebyśmy mogli pięknie działać tutaj na terenie parafii. To tak. Także serdecznie dziękuję. Dzisiaj właśnie doświadczyli tej wrażliwości, tak? Empatii ludzkiej. Wszystko dobrego w nowym roku, także jest super wasz tekstyl, nie tak wszystko dobrego Państwu życzę. Dobrze. Dziękuję nawzajem.